Piszcie do mnie, kochani. Piszcie wiersze. Piszcie listy do zaświatów. Dzieciaczki moje. Widzicie? Z ziemi wyziera część czaszki. Fragment buta i grzebień. Kochane dzieci, przewróćcie im twarze. Przez Chrystusa, Pana naszego. Witam Państwa bardzo serdecznie. Proszę Państwa, jakże ważny, jakże wyjątkowy dzisiaj dzień. 69. rocznica śmierci jednego z najwspanialszych żołnierzy Wojska Polskiego. Człowieka, który nazywany jest przez historyków w różny sposób. Najbardziej znane określenie to jest ochotnik do Auschwitz. Ale w Anglii jeden z najwybitniejszych historyków, specjalistów II wojny światowej nazywa go jeden z sześciu najodważniejszych ludzi europejskiego ruchu oporu w czasie II wojny światowej. W Polsce nazywamy go ostatnim ułanem Rzeczypospolitej, żołnierzem niezłomnym, żołnierzem wyklętym. Proszę Państwa, po raz pierwszy się stało, że jesteśmy w tym dniu na terenie byłego aresztu śledczego Mokotów. Jeszcze rok temu byliśmy za murem. Jeszcze rok temu tam składaliśmy kwiaty i tam wspominaliśmy pana rotmistrza. Dzięki absolutnie historycznej decyzji, odważnej decyzji pana ministra Zbigniewa Ziobro, dzisiaj jesteśmy już na terenie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Jesteśmy na terenie... Stoimy w miejscu, gdzie kiedyś był spacernik. Za nami jest pawilon pierwszy. Pawilon pierwszy, w którym była administracja, ale były też cele dla skazanych na karę śmierci, którzy czekali na egzekucję. Proszę Państwa, tutaj były korytarze, a zaraz obok cele. 80-120 osób w jednej celi i jeden sedes. Proszę sobie wyobrazić, co tam się działo. W takich warunkach trzymano najwspanialszych żołnierzy antykomunistycznego powstania. Wielce Szanowni Państwo, dzisiejsza impreza mogła się odbyć dzięki naszym partnerom. Polskiemu koncernowi naftowemu Orlen i Narodowemu Bankowi Polskiemu, który ma wystawione tutaj stoisko. Proszę Państwa, Narodowy Bank Polski emituje serię srebrnych kolekcjonerskich monet pod hasłem Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni. Kilkanaście dni temu mieliśmy tutaj okazję prezentować pierwszą monetę z tej serii Żołnierze niezłomni. Drugą monetą była moneta przedstawiająca Inkę, Danutę Siecikównę Inkę. A już we wrześniu będziecie Państwo mogli wziąć udział w prezentacji monety z panem rotmistrzem Witoldem Pileckim.